Więc witamy bardzo serdecznie pana profesora. Prorok Piotr Skarga. Ja się bardzo cieszę właśnie z takiego wyboru, ponieważ oczywiście dzisiaj dzieją się w naszej ojczyźnie rzeczy bardzo ważne. Każdy, kto się tym interesuje, wie, jak są potworne napięcia, przesilenia, walki. Ale ponieważ do Chicago przyjeżdża również wielu polityków, którzy spotykają się z państwem i osobiście tłumaczą, co się dzieje, w jakim kierunku to wszystko zmierza i co można robić, żeby jakoś ten proces destrukcji naszego państwa i narodu zahamować, to ja się cieszę, że mogę mówić z perspektywie historycznej, dotykając tych spraw, które dla nas dzisiaj są tak ważne. Otóż tak się składa, że Sejm obecny ogłosił rok 2012 rokiem Piotra Skargi. Piotr Skarga, jak wiemy, w tym właśnie roku przed 400 laty umarł, a więc w roku 1612, a urodził się w 1536. A więc było to dawno temu. Żył ponad 400 lat temu. To szmat czasu. Wobec tego musimy najpierw zadać sobie pytanie, jak można podchodzić do postaci historycznych. No, pierwsze podejście, najbardziej powszechne, to jest takie, że zbieramy o tych postaciach różne informacje, a więc urodził się urodził, gdzie się kształcił, gdzie pracował, co zrobił, no i umarł. Umarł, no i to wszystko. To są informacje. Ale też można myśleć o tych, którzy żyli przed nami, jako o naszych przodkach. Przodkowie, ci, którzy żyli przed nami, przodkowie, a więc ci, dzięki którym my teraz jesteśmy. I wśród przodków mogą być ludzie przeciętni, a mogą być ludzie wybitni. I właśnie wśród tych ludzi wybitnych znaleźć możemy księdza Skargę. I na czym polega ten fenomen, że ktoś jest wybitny? Na tym, że jest nam ciągle bliski, że jest naszym ojcem duchowym, a duch nie zna czasu. I w związku z tym, jeżeli myślimy o tych milionach pokoleń, które odeszły, to one stają się taką nieokreśloną masą. Natomiast kiedy myślimy o wielkich postaciach, one są bardzo określone, wyraziste i niezwykle bliskie. W każdym człowieku jest to wielowymiarowe dziedzictwo przeszłości. Jeden z takich autorów, niestety potem okazał się nielojalny wobec Polski, bo zdradził Polskę ze Lwowa na rzecz Związku Sowieckiego. Tak zrobiło wielu pisarzy, on również, ale miał taką ciekawą myśl, kiedy jedna pani zapytała go, ile czasu mu zajęło przemyślenie tego, co napisał, a on odpowiedział, że 6 tysięcy lat. Dlaczego? No bo ta myśl nie zaczęła się wraz z nim, tylko ma swoją ciągłość 6 tysięcy lat, czyli tych 6 tysięcy lat, czyli epoki, która obejmuje wszystkie cywilizacje, wielkie cywilizacje, które zaczęły się od Sumeru i od Egiptu. My jesteśmy dłużnikami przeszłości, tylko nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Nie każdy potrafi w pełni z tego korzystać. To dziedzictwo może być spychane na margines, a nawet może być celowo deformowane lub wręcz przemilczane. Przeszłość jest to ciągłe dziś. To widać po języku.
Język jest naszym wspólnym dobrem. A słowa skąd się wzięły? Takie pospolite słowo jak mysz, a musiała nieźle dawać się we znaki wszystkim, którzy gromadzili, wszystkim ludom, które gromadziły zapasy, bo słowo mysz jest prawie takie samo i po niemiecku, i po angielsku, czasem troszkę inaczej się wymawia, i po łacinie, i po grecku, i sięga w przeszłość języków indoeuropejskich. Jesteśmy dłużnikami przeszłości. Słyszeli Państwo na pewno o tym, że w Polsce próbowano i próbuje się ograniczyć albo wręcz wyeliminować lekcje historii. A więc jest to próba pozbawienia i narodu, i człowieka jego tożsamości. Bo przeszłość tworzy naszą tożsamość narodową, jak również i rodzinną. Takie działania wpisują się w praktyki zaborców, bo to właśnie zaborcy odbierali nam prawo do naszych dziejów w ten sposób, że albo milczeli na temat naszych wielkich dokonań, albo też ukazywali nas wyłącznie w złym świetle. Dlatego tym bardziej musimy jako Polacy tutaj właśnie wracać do historii po to, żeby ona była żywa i po to, żeby te postacie wielkie były nieustannie obecne w nas. A są obecne wtedy, kiedy zwracamy się do ich postawy, do ich dzieł, do wielkiego przesłania. I otóż jedną z takich postaci jest właśnie Piotr Skarga. Piotr Skarga, który urodził się w Grójcu w 1536 roku. W jaki sposób możemy zbliżyć się do tej postaci? To jest bardzo trudne, bo proszę Państwa, z jednej strony mamy dzieła Skargi, jakie pozostawił, które pisane są językiem przepięknym. On był jednym z najważniejszych postaci, które tworzyły język polski, ale jest to język w jakiejś mierze archaiczny. W związku z tym nasza percepcja tego języka nie jest taka łatwa. Poza tym był to wielki mówca. W związku z tym jego teksty były pisane w taki sposób, a przygotowywał je bardzo solidnie, żeby nadawały się do mówienia. Czyli praktycznie, chcąc poznać Skargę, musielibyśmy słuchać kogoś, kto potrafi to czytać. Bo sami czytając, będziemy gubić wątek. Z drugiej strony, możemy oczywiście sięgnąć do różnych opracowań, do encyklopedii, ale tu pojawia się kolejna bariera. Otóż Skarga reprezentował kogoś, kto był w całości oddany Bogu i ojczyźnie. Czy taka postawa była na rękę w czasach PRL-u? Oczywiście, że nie. PRL walczył z Kościołem i walczył z polską przeszłością. W związku z tym historycy tak przedstawiali życie i dzieło Skargi, żeby go pokazać w świetle niekorzystnym. Albo też takim nijakim. Weźmy dzisiaj, najwięcej chyba osób w świecie korzysta z Wikipedii, chociaż hasła są niepodpisane, więc nie wiadomo, kto za to odpowiada. Ale posłuchajcie dwóch tekstów na temat Skargi. Pierwszy z Wikipedii. Ksiądz Piotr Skarga w nawiasie kaznodzieja. I dalej, polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, rektor kolegium jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego. A więc kaznodzieja, jezuita i tak dalej. A teraz popatrzcie na inny napis. Ksiądz Piotr Skarga, wielki sługa Boży, wierny syn ojczyzny, proroczy kaznodzieja, pisarz i wychowawca narodu. Widzicie Państwo inny ciężar?
No tak, ale ten drugi napis pochodzi z 1938 roku. 1938 roku to była tablica pamiątkowa ku czci skargi. Tak myślą ludzie wolni, którzy mają poczucie godności i siły. I wtedy te słowa pozwalają nam na to, abyśmy otworzyli oczy i serca, że to była postać nietuzinkowa. To był ktoś. Wielki sługa Boży. Wierny syn ojczyzny. Prawda? To coś mówi. A tam kaznodzieja, pisarz i polski jezuita. To wszystko powoduje takie rozdrobnienie. I to się stało, proszę Państwa, z całym naszym językiem polskim dzisiaj. Że ten język albo na poziomie publicystyki jest takim językiem byle jakim, albo jako język naukowy on nie posiada w sobie tej głębi, nie posiada w sobie rangi. To jest wszystko takie pisane przez inteligencików. Tak siedzi inteligencik i pisze. Przedstawiciel kontrreformacji. No i co z tego można zrozumieć? Nie podadzą, że obrońca katolicyzmu, tylko właśnie przedstawiciel kontrreformacji. I normalny człowiek już nie wie, o co chodzi. Dziś dla nas nasi przodkowie są mglistą przeszłością. Ale kiedy oni żyli, to my byliśmy przyszłością, jeszcze bardziej mglistą. Mało kto zadawał sobie pytanie, co będzie z Polską i z Polakami za 400 lat. Ale byli ludzie tacy właśnie jak Skarga, którzy całe swoje życie podporządkowali właśnie odpowiedzi na to pytanie. Co z nami będzie? Przenosimy się więc w przeszłość 400 i ponad 400 lat. Jest to coś cudownego i coś koniecznego, żebyśmy odzyskali, i to jest najważniejsze, żebyśmy odzyskali poczucie własnej godności i własnej wartości. Proszę Państwa, to jest największy dramat Polaków dzisiaj. Ale nic dziwnego, przecież my jesteśmy narodem potwornie sponiewieranym, gdzie instytucjonalnie organizowano państwo obce na naszych ziemiach do spraw wyniszczenia Polaków. Po co były zabory? Żeby Polaków zniszczyć, odebrać im mowę, kulturę, ziemię i ich pogrzebać. Po co była pierwsza wojna, druga wojna światowa? Po co był najazd bolszewicki w 20 roku? Po co był PRL? To było wszystko po to, żeby nas zdusić. I w tym momencie, jeżeli my nie wrócimy pamięcią do czasów, kiedy Polska była wolna, niepodległa i silna, to my nie będziemy potrafili sobie wyobrazić, jak myśli, czuje i postępuje człowiek wolny. Tu jest właśnie to wyzwanie i ten dramat. My musimy uczyć się wolności i siły od naszych przodków, którzy żyli w wolnym i silnym państwie. A ten czas życia Piotra Skargi, to był czas apogeum wielkości Polski. Proszę Państwa, Skarga żył, to był XVI wiek i początek XVII wieku, królowie, Zygmunt Stary, potem Zygmunt August, potem krótko Henryk Walezy, potem Anna Jagiellonka, potem Stefan Batory, aż wreszcie Zygmunt III Waza. Królowie polscy, państwa niepodległego, państwa, które w początkach XVII wieku obejmowało prawie 1 000 000 km². Od morza do morza. Prawie 1 000 000. Teraz jest 1/3 z tego, co było. Utraciliśmy Kresy Wschodnie i południowo-wschodnie. Prawie 1 000 000 km. Sam Skarga był człowiekiem niezwykle inteligentnym i pilnym. Studiował w Akademii Krakowskiej, potem w Rzymie,